roku na rok zainteresowanie maszynami do zbioru mechanicznego wzrasta. W skrzyni jabłko nie jest poważnie odbite. Jeśli coś ma się wydarzyć, to się wydarzy to zawsze w pierwszym sezonie. Podstawowa wersja maszyny zaczyna się odbić. Witam, nazywam się Piotr Szczepański, jestem przedstawicielem Centrum Wsparcia Technicznego Sadownictwa. Dziś prezentujemy maszynę do zbioru jabłek przemysłowych. Jest to maszyna, która zbiera jabłka przemysłowe z połowy rzędu. Do konstrukcji tej maszyny zainspirowało nas brak ludzi do pracy oraz koszty związane z ręcznym zbiorem jabłek przemysłowych. Wyposażona jest w wbudowany układ hydrauliczny, głowicę odmiatającą jabłka z przodu, wymiata jabłka z międzyrzędzia, po czym głowica podbierająca zbiera jabłka z ziemi i transportuje do skrzyni. W podstawowym zestawie odgarniacza przedniego są dwa wały odgarniające. W przednim odgarniaczu regulujemy szerokość, dostosowując ją do szerokości ciągnika za pomocą śrub rzymskich. Również możemy skrócić całe urządzenie, jeśli ciągnik jest szerszy. Jeśli chodzi o regulację wysokości względem terenu maszyny, wały odgarniające dostosowują się samoczynnie do terenu. Głowica podbierająca posiada również własny system pływający, dzięki czemu idealnie kopiuje teren. Jeśli chodzi o zasilanie, jest wbudowana pompa hydrauliczna bądź jest maszyna zasilana z hydrauliki ciągnika. Przy zastosowaniu pompy hydraulicznej moc znamionowa jest do 20 koni mechanicznych. Tak jak mówiłem, zasilana maszyna może być z hydrauliki ciągnika bądź zbudowany układ hydrauliczny, który posiada dwie pompy hydrauliczne oraz elektrorozdzielacze służące do podnoszenia głowicy podbierającej oraz uruchamiania kombajnu. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na moc ciągnika, jest to maksymalnie 20 koni mechanicznych i udźwig około 950 kg na podnośniku. Nawet 30, jeśli podniesie podnośnik tą maszynę, daje sobie radę. Jak widać w załączonej skrzyni, jabłko nie jest poważnie odbite. Jeśli chodzi o zabrudzenia, to jak widać jest nalot z piasku. Jeśli chodzi o zabrudzenie jabłek, może występować, jeśli jest w pasie herbicydowym, nie ma żadnego chwastu oraz trawy. Zabrudzenie również jest zależne od pogody. Jeśli jest mokro, to wiadomo, że może nastąpić właśnie taki nalot z piasku. Jeśli chodzi o czyszczenie jabłka, może wstępnie odbywa się to na głowicy podbierającej. Dodatkowo można wyposażyć maszynę opcjonalnie w taśmę doczyszczającą, dzięki czemu w gruncie rzeczy tak naprawdę jabłko wygląda lepiej jak po zbiorze ręcznym. Ten model nie jest wyposażony w taśmę doczyszczającą, jest to opcja. Jeśli chodzi o montaż maszyny do ciągnika, jest oparty o trójpunktowy układ zawieszenia. Przywozimy do gospodarstwa sadowniczego i może nawet się odbyć we własnym zakresie, nie ma problemu. Możemy maszynę wyposażyć w przedni odgarniacz, dmuchawę do przedmuchu jabłek oraz wbudowany układ hydrauliczny, taśmę doczyszczającą. Do wyboru przy zakupie klient ma możliwość zastosowania, tak jak tutaj, windy do zbiorów z pojedynczą skrzynią paletę lub big baga, lub może zastosować rynnę do napełniania trzech skrzyń na przyczepce. Jeśli klient chce zbierać na tradycyjną dwukółkę, może zastosować rynnę, którą montujemy na dwukółce i wtedy nie posiada maszyna windy. Jeśli chodzi o wagę maszyny, waży cały komplet 950 kg. Maszyna nadaje się do nowych nasadzeń, zaczynających się od 2,80 oraz starych sadów, gdzie rzędy sięgają 4-4,5 metra. Prędkość maszyny dostosowujemy do ilości jabłek, które znajdują się w sadzie. Zaczyna się od 3 na godzinę do 7 na godzinę, w zależności od ilości jabłek, które zbieramy. Maszyna jest objęta roczną gwarancją. Serwis jest bezproblemowy w ciągu nawet 24 godzin roczna, dlatego że jeśli coś ma się wydarzyć, to się wydarzy to zawsze w pierwszym sezonie. Przy zamówieniu czas oczekiwania na maszynę równa się od miesiąca do roku czasu. Podstawowa wersja maszyny zaczyna się od 52 tysięcy. Aktualnie sadownicy zamawiają maszyny na przyszły sezon. W swojej ofercie posiadamy również otrząsarki do jabłek przemysłowych. Tradycyjne, ręcznie sterowalne, które potrzebują dodatkowej osoby
sterującej maszyną, bądź półautomatyczne, którą steruje operator ciągnika. Dodatkowo produkujemy frezy omijające pnie drzew z głowicą automatyczną, rollhaki z gwiazdą pielącą oraz listwy do cięcia sadów. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na maszyny, na dzień dzisiejszy największym zainteresowaniem cieszy się kombajn do zbioru jabłek przemysłowych oraz listwy do cięcia mechanicznego sadów. Z roku na rok zainteresowanie maszynami do zbioru mechanicznego wzrasta. Jeśli mają Państwo więcej pytań, zapraszam do kontaktu ze mną.